Ja zadam od razu pytanie o odnośnie atmosfery, no bo jednak ta atmosfera wokół kadry od kilku dobrych miesięcy nie jest najlepsza i też miałem dzisiaj takie wrażenie na bazie tego, co działo się na Stadionie Narodowym, że udziela się to kibicom i tego dopingu na takim normalnym poziomie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej w tych meczach domowych, dzisiaj po prostu nie było. A jeżeli ktoś tam dawał głośno i ktoś głośno walił w bęben, to chyba bardziej kibice reprezentacji Albanii. I tutaj punkt. W ogóle wypadałoby zacząć od jakiegoś krótkiego apelu do Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby zrobić coś z tym dopingiem, bardziej to zorganizować. Tego pewnie nie było widać w telewizji. Tutaj nad Murawą na telebimach wyświetlały się krótkie komendy dla kibiców, co mają śpiewać albo żeby machali szalami. I to były takie incydenty, natomiast ta mała grupa z Albanii, która ciągle jest tutaj na trybunach, dawała czadu przez całe niemal spotkanie. Mieli tam transparent, bodajże jeśli mój albański nie szwankuje, z napisem władcy narodu, no i oni dzisiaj byli władcami narodowego. Dlatego atmosfera na pewno zawiodła. Ja myślę, że stać polskich kibiców na to, żeby narodowy niósł naszych piłkarzy do boju. Redaktor Górski, obecny z wami w studiu, ostatnio powoływał się na mój tekst. Ja dzisiaj powołam się na jego twórczość, bo pisał o krótkiej klątwie narodowego, która dzisiaj została na szczęście przerwana. No, ale żeby wrócić do tych seryjnych zwycięstw, na pewno przydałaby się lepsza atmosfera. Dzisiaj jej zdecydowanie zabrakło. Też doskonale wiemy, że atmosferę budują jednak wyniki, a jak nie wyniki, to chociaż dobra gra. A dzisiaj widzieliśmy, że no tak jak mówiliśmy sobie tutaj w studiu, oczywiście najważniejsza była reakcja, najważniejszy był komplet punktów, ale no wciąż ten styl, ta estetyka, jeżeli chodzi o reprezentację, pozostawia wiele do życzenia i pewnie wrażenie bezpośrednio z wysokości trybun było podobne. Po przegranych chłopaki nie płaczą, tylko próbują się odbudować, a ciągnąc ten kinematograficzny wątek, trzeba sobie było zadać ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czego dzisiaj oczekujemy? Ja porozmawiałem sobie po meczu z Czechami w Pradze z naszymi piłkarzami na ten temat i wypowiedział się na przykład bohater dzisiejszego spotkania, Karol Świderski. Mówił o tym, że on oczekuje czegoś takiego, jak oglądaliśmy w ostatnim spotkaniu wyjazdowym z Albanią, gdzie on także strzelił bramkę, że to będzie trudne spotkanie, że trzeba będzie pokazać charakter. Troszkę tak dzisiaj było. Rzeczywiście był to mecz długimi fragmentami nudny w naszym wykonaniu, ale ta nuda, powiem wam szczerze, bardzo mi się podobała, bo bałem się, że będzie to znów jakiś mecz na granicy, że będzie tutaj walka na żyletki, a ja mam wrażenie, że my chcieliśmy sprowadzić mecz do tego poziomu, próbować go kontrolować, co długimi fragmentami moim zdaniem udawało nam się, chociaż trudno przewidzieć, jak skończyłby się ten mecz, gdyby nie kilka cudownych interwencji Wojciecha Szczęsnego. Styl oczywiście zawiódł, ale dzisiaj rzeczywiście najważniejsze było zwycięstwo. Robert Gumny mówił także w Czechach, że to będzie mecz o wszystko, a w takich meczach nie liczą się wrażenia artystyczne, ale to, co później zostaje w tabeli, i dzisiaj cel został wykonany. Wrażenia artystyczne na pewno pozytywne zostawił właśnie Karol Świderski, który regularnie w ostatnich miesiącach, a w zasadzie od kiedy gra w reprezentacji Polski, daje takie pozytywne sygnały i często bywa też najlepszym zawodnikiem tej drużyny. Dzisiaj nie było inaczej. Tak, Karol Świderski na pewno zasługuje na wyróżnienie i myślę, że zasługuje też na dłuższą metę, na pewny plac w reprezentacji Polski. To jest jeden z tych zawodników, który nieważne, czy tam w klubie zagrał ostatnio gorzej, słabiej, możemy być pewni, że nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ba, upłynnia grę naszej kadry w ofensywie i przede wszystkim dostarcza liczby, co bywa kluczowe u napastników. No i zaznaczmy też to, o czym już dyskutowaliście, że w jego otoczeniu i Robert Lewandowski funkcjonuje lepiej. Dzisiaj w końcu oglądaliśmy takie szczępki tego Roberta Lewandowskiego z początku sezonu. Miał bardzo trudny czas po Katarze i mam wrażenie, że pomogła mu w tym między innymi bliska obecność Karola Świderskiego. Tomasz Brożek, Interia Sport. Dziękujemy bardzo. Ciekawi jesteśmy, jak będą wyglądały dzisiaj rozmowy z piłkarzami, a to pewnie przed tobą. Tak jest. Veni, vidi, vici.